Cześć ludziska, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina, edycja rozszerzona. Udamy się teraz do szpitala, pogadamy z tym więźniem, który jest pilnowany przez strażników. Tylko musimy zaczekać na noc. I chyba będzie... O, berberka. I chyba będzie dobrze jak... Przepraszam, jakbyśmy się tutaj zrzemnęli gdzieś może, nie? Dobrze, że sobie tą umiejętność wziąłem, która pozwala nam na zbieranie ziół. Ja wcześniej o tym nie wiedziałem. I w sumie pamiętam, jak pierwszy raz grałem, to też były problemy z tym. Musiałem szukać w poradniku. Zobaczymy, czy... O, nieznana roślina. No nie dobrze. Dobra, zobaczmy, czy już będziemy mogli porozmawiać z tym więźniem, czy jeszcze jest za wcześnie. Ej. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein. On... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci! Nasłał ich baranina! Pojedziemy umrzeć wszyscy! Świadek, chyba nie... Zaprzęczące złoto! Dobra, jednego nie ma. Takich problemów większych nie miałem. Dobra. Jeden, kurde, ten strażnik nie żyje. Ale czekajcie, sobie to pozbieram to wszystko. A... 10 orenów, super. 18 orenów. 8 orenów. Za mało mi płacą. 6 orenów. Dobra, mamy już 4000. Jeszcze trochę i będę mógł kupić lepszą zbroję. Czekacie, bo tutaj w tym momencie... aktywowaliśmy zadanie świadek. Muszę porozmawiać z Raymondem. Wskaż... Dobra, aha, czyli to jest detektyw nasz. Dobra, super. Strażnicy, widzę, wszyscy uciekli. Raymond, gdzieś ty jest. Czekaj, nie, to ziemiejka. Warto zbierać te zioła, nawet po to, żeby je sprzedać. Zobaczymy, co nasz detektyw powie. Życie. No, prawie będziemy mieli poziom. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javet mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił.
Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. No dobra, czekajcie jeszcze... O! Zadanie zakończone. Słuchaj. Okej, u niego tylko możemy się przespać. Zadanie zakończone. Świadek, chyba zdobyłem poziom, czy mi się wydaje. Tak, mamy poziom. Jakie jest kolejne zadanie? Muszę pójść do alchemika Kalksteina i zdobyć jego zaufanie. Dobra, idziemy do Kalksteina. W takim razie. Pieprzyć koło egzystencji. Wiecie co, pójdziemy tutaj jeszcze do Kowala i zobaczymy, czy tutaj możemy zagrać w tego. Czego? Bywa. Nie, z tym się nie da pogadać. Noc jest. Przyjdź do mnie. Chodzi mi o to, że szukam osób, które chciałyby zagrać ze mną w pokera. Bo też tu mamy zadania. Poza tym może udałoby się zdobyć trochę monet. A jeszcze weźmy tutaj do Vivaldiego. Tylko zdaje się, że chyba wszyscy śpią. Co? Bywa. On też nam nic nie powie. Nawet nie wiem, czy tu jest cały ten. Nie ma tego drugiego krasnala. Shit! O, proszę, niezły fistek za 50. Wchodzimy, dobra. Kalkstein, alchemik. No i znowu nam się kończy miejsce w ekwipunku. Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formę. Słyszę jego głos. Znowu zniszczy... Znowu jakaś nienadana roślina. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie taka długa. Znaczy, grałem już tą grę, ale... O! Podstawy alchemii. Glosariusz, a ja nie chcę glosariusza. Wszystko. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Pokaż mi swoje towary. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. O matko. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje.
Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie twojej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Matko i córko, tajemnicza wieża. Już wiem, skąd mysia wieża z Wiedźmina 3. Powinienem przeczytać Ein Sofaur. Skąd ja to znajdę? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Alguli? Nie, chodzi mi o krew Guli. A tak, to jeszcze z przedmieścia, prawda? Nieważne, masz ją? Jeszcze nie. W zasadzie już jej nie potrzebuję. No, chyba że na zapas. Dobra, wiecie co, nie będziemy tutaj poruszać tematu salamandry, bo się kurde obrazi chłop. Wracamy na bagna znowu. Ja to mam szczęście z tymi bagnami. Co odcinek tam lądujemy. Dobra, już nie będę wycinał naszej podróży. Ale jak dostaniemy tysiaka, to kupimy pancerz. Chyba że uda mi się gdzieś zdobyć ten pancerz albo jakiś schemat. Ale pancerz lepszy by się przydał. Kurczę, musimy się przespać. Nie będziemy tam w nocy chodzić po tym bagnie, bo nas zaraz zatłuką. A fajnie by było, gdybyśmy to zadanie dokończyli. Te zadania są tak tutaj skomplikowane, że takie dłuższe zadania to wykonujemy na kilka materiałów. W Wiedźminie 3, pamiętam, to zawsze były te zadania długie, ale udawały nam się je wykonać. Ej, tutaj nie ma nikogo. O, więc prześpimy się. Tu jest ognisko. A jeszcze mamy nowe talenty. Znowu te brązowe. A skąd srebrne talenty? Poziom postaci plus 15. Aha. Dobra, wszystko jasne. Dobra, weźmy w takim razie śmiertelny cios obrażenia plus 25. Style srebrne. Dobra, przyśpimy się do świtu. Wstawaj, Wiedźmin, wstawaj. Gdzie jest nasz przewoźnik? Jeszcze rozpadało, cholera.
Czas to... Jesteś go... Strasznie to, strasznie to długa, długo trwa ta procedura. Ale czekajcie, moment, po co ja tu w ogóle idę? Shit. Czekajcie, bo tu mamy zadanie. Ajajajaj, tajemnica wieża. Powinien przeczytać. A zdobyłem. Dziesięć pierwiastków świata, 10 kamieni węgielnych. Z tych 10 powstało wszystko. Ty, który szukasz, otwórz oczy, wytęż pamięć, a odnajdziesz. Mądrość posiada ten, kto wie, dokąd prowadzi ścieżka, którą podążasz. Podzieli się nią, gdy zapytasz. Ten, kto posiadał wiedzę, władzę nad niezliczonym bogactwem, ma w sercu dar współczucia. Sam nie masz w sercu miłości, mają ta, która zna miłosierdzie i kocha ci potrafi. Jeśli byłeś ślepy, wytęż pamięć, bla 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 bla. Ej. O matko, dobra. Wracamy do Kalksztajna. Szybka podróż. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Przypomnij mi, gdzie szukać o niej informacji. W księgach, Geralt. Bowiem księgi są największą i naj... Dobra, księgi. Coś jeszcze? Porozmawiaj z mieszkańcami. Muszę wysłuchać mieszkańców Bagien i znaleźć... No kurde, przecież... Ja pierdzielę. Mamy tu informacje. Zdobyłem więcej informacji dla Kalksztajna. Wracamy z powrotem na bagna. Dobra, znowu jesteśmy na tych bagnach. Tutaj chyba troszeczkę spędzimy czasu. Doły z gliną, dom waski, obelisk, kapliczka. O, jest wieża maga. Chyba to mnie interesuje. Dobra, idziemy pogadać. Pewnie tutaj trochę czasu spędzimy. Mam nadzieję, że dam radę i że potwory mnie nie zjadą. Dom jaski, tak? Berek. Gdzie jest ten kot? To nie są... Ale wiecie co? Weźmy tu, sprawdźmy. Może coś ciekawego wpadnie w łapska. Zardzewiały miecz. Minus 30 obrażenia. Strasznie słabo. O, jest. Waska. Może ona nam coś powie. Tak, że tu nikogo nie ma. Ja pierdzielę. A, tu jest waska. Podróżny z daleka. Siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem waska, starsza wioski. Geralt, wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? Był tu wcześniej inny wiedźmin, Berengar? O, był.
o różne rzeczy pytał, o te nuty, alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. To dobrze. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż 50 orenów. Starczy. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Wiem, już tam byłem przecież. Tam znajdziesz doły z gliną i naszych prześladowców. Wierzymy, aby żyć wiecznie. Zostanie uaktualnione. Glinianki. Chcesz? Chciałbym dowiedzieć się czegoś na temat wieży na bagnach. Jesteś jak miecz, który rozcina woal tajemnicy. Ten, którego zwą dziadkiem, nasyci twą ciekawość. Moje usta muszą milczeć, dopóki czas nie nadejdzie. Cokolwiek powiesz. Do dziadka musimy iść. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? Pozbyłem się utopców. Okazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam. Nie mamy pieniędzy. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat, symbol miłosierdzia. Może być. Bądź błogosławiony. Teraz możemy przygotować się na przyjście panów. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie. Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźniarców w stosunku do wodnych panów? To określenie jest obraźliwe. Dobra, zadanie chyba wykonaliśmy, tak? Glinianki. Otrzymaliśmy ten cały... O, właśnie. Tą księgę już przeczytałem. To już przeczytałem. Kamień teleportacyjny. Kierunek nieznany. Dobra. Pójdźmy do tego dziada teraz. On nam pewnie coś powie na temat tej wieży. Tajemnicza wieża. Czekaj, gdzie ten dziadek jest? To jeszcze dalej. Co jak co, ale trzeba przyznać, że gra ma naprawdę klimat. Dobrze, idziemy. Tu nie Berenger? Berengar? Kurwa mać. Z tym tutaj nie będę walczył. Zobaczymy, czy dziadek coś nam powie na temat tego zadania. Opowiedz mi o wieży maga. Dobrze, że go nie zabiłem. Dlaczego interesuje cię ta stara rudera? Chcę dostać się do środka. O, ambitny cel. Jednak w życiu trzeba mieć ambitne cele. Lubię cię, wnusiu, ale nie chcę mi się z tobą gadać. W kuferku jest książka. Poczytaj sobie, a będziesz wiedział tyle, co i ja. Dzięki, dziadku.
Ciekawym, czy ci się uda. Co takiego? Nic. Jeżeli mnie przeczucie nie myli, już niedługo możemy spodziewać się burzy na bagnach. Mówisz nieco od rzeczy. Kiedy ja więcej nie wiem, stary jestem, nie pamiętam. To było tak dawno temu. Pamiętasz jeszcze czasy maga? Jesteś silny. Otacza cię blask chwały. Znasz smak zwycięstwa i miłości. Masz zasady, czyli fundament. Ze świadomością i duszą też nie jest najgorzej, chociaż mutant. Zobaczymy, jak będzie z mądrością i zrozumieniem. A ty masz nie po kolei w głowie, dziadku. Dobra, pieprzyć to, dawaj ten... Ale co to, kurze, nie ma żadnej tej księgi. Tutaj. Ej, no bez jaj. Kurde. O, nie ma jak mięsko. A dlaczego? Chcę. O, ambitny cel. Jednak w życiu trzeba mieć ambitne cele. Lubię. Dzięki. Co? W kuferku? Kuferek jest pusty, zajebiście. Ja już tu wcześniej byłem, ale no... Klucz... Przepołowiona. Dupa, kuźwa, nie ma tej księgi. Dobra, wiecie co, idziemy tam pod tą wieżę, nie wiem czy... To jest jakaś masakra dosłownie. Ta wieża nie jest daleko, więc... Tutaj nie umieścimy, ale widzicie, mamy te kamienie. Wiesz, nie ta wieża. A tam co jest? Jakaś ścieżka. Czekajcie. Koniec, panowie. Prawdopodobnie do tej wieży nie wejdziemy, bo... No właśnie. Ja pierdzielę, jakie to jest super. Będziemy musieli się tutaj porozglądać na tych bagnach. Ale kuźwa kupa, no ja pierdzielę. Brama tajemnic.
Ale ja byłem u Kolksztajna i on nie chce z nami rozmawiać. Ciec. Kuźwa, 20 punktów obrażeń. Ta budowla sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś takiego. Trochę się zrobiło krucho z naszym życiem. O kurde, tylko nie ten. Okej, musimy bardziej uważać. Wiadowca Skojatal? A skąd tu się Skojatal wzięło? Obóz nieludzi, o proszę. Pogadajmy. Mówiłeś coś, Duan? Zbieram informacje o wieży maga. Wieża maga. Cóż może ludzka magia? Nadaje się do fajerwerków i kuglarskich sztuczek. Wątpię, żeby wieża była warta zachodu. Zresztą zapytaj jej Wina. On interesował się tą budowlą. Dzięki. Co za dziura? Nieznana roślina. Gdzie jest ta cała jej wina? Ej, no kurde. Nie ma tu takiej osoby. Ludzie są intruzami. Zamierzamy odzyskać świat, który kiedyś należał do nas. To chyba ona. Co masz na myśli? Bagna są pobojowiskiem. Najwięksi spośród nas oddali tu życie w walce z ludźmi. W wielu bitwach. I przed wiekami, gdy dopiero co pojawiliście się na tej ziemi. I przed laty, gdy mieliśmy dość tyranii barbarzyńców. Krew z najstarszej krwi. Widziałeś kwiaty Fenewet? Dla ciebie to pewnie chwast. Nie zerwałbyś jego kwiatu, bo nie odróżniłbyś go od pospolitego zielska. Jesteś zaślepiona nienawiścią i mylisz się. Spójrz, zerwałem Fenewet. Pokaż, co zerwałeś. Czuję, że zobaczę coś zabawnego. My czegoś takiego nie mamy. Ja pierdzielę. Jakie to jest kuźwa głupie. No nie mam czegoś takiego. Jakby nie zebrałem tego na 100%. A ja pierdziu. Skąd ja mogę to znaleźć? A cóż to? Ludzie są intruzami. Zamierzamy odzyskać świat, który kiedyś należał do nas. Co masz na myśli? Bagna są pobojowiskiem krew. Nie pamiętam historii elfów. Opowiedz mi chociaż o Fenewet. Po co? Nie chce mi się. Wiesz co? Od lat noszę przy sobie tę księgę, ale tam, gdzie idę, nie będzie mi potrzebna. Weź ją. Przeczytasz o naszej historii. Pewnie i tak nie pojmiesz jej przekazu, ale miałam porzucić ją na bagnach. Więc na jedno wychodzi. Dawaj ją. Dziękuję. Na pewno ją przeczytam. Kiedy to się skończy? Dobra, dar Lary.
Czekajcie, Darlare, to tam mam to. To przeczytałem. Aha, tu jest druga księga. Nie, to pamiętnik babuni. Gdzie ta księga jest? Nie mówcie, że nie mam miejsca w ekwipunku i przez to... To mam jakieś takie runy, dobra. Przeczytałem. Ale gdzie jest ta księga, którą mi dała? No kurde, bez sensu. Co masz? Bagna skrę. Nie. Po co? Ja pierdzielę, jak to jest głupie. Zbieram. Wieża maga. Cóż może ludzka magia? Nadaj. No zajebiście, kuźwa, znowu się coś zbagowało. Matko i córko, no nie wierzę w to. Musimy, kuźwa, te obeliski tutaj przy ten. Weźmy te obeliski, aktywujmy, żeby zrobić miejsce. Ludzie są intruzami. Zamierzamy odzyskać świat, który kiedyś należał do nas. Aj, tylko nie to. A z tym byczkiem to ja nie chcę walczyć. Gdzie jest ta? Jest tutaj ten belis, dobra. A tutaj żadna runa nie zadziała, dobra. Tutaj mamy drugą. Tam też nie przejdę, cholera. Powiem wam, że wcale tak nie jest łatwo, jak mi się wydawało. Mamy nawet doświadczenie w zabijaniu tych potworów. Jest kolejny obelisk. Chodzi o to, żeby sobie zrobić miejsce w ekwipunku. Zresztą nie, kuźwa, nie działa. Być może kiedy aktywujemy wszystkie te obeliski, ja tych obelisków tu jest na pewno 5.
To może się tutaj coś wydarzy. O, widzicie, tam mam jeden aktywowany, ten obelisk. Tu mamy kolejny obelisk, dobra. Tego też się nie da aktywować. O co tu kurwa chodzi z tymi obeliskami? Co to było? Zaczerpnąć mocy. A możemy się teleportować do Kalksztajna. Fajne. Nie wiem czasem, czy te obeliski właśnie nie trzeba wszystkie aktywować. Dobra, to zadziałało. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobra, czy to zadziałało. Wylecenie na topielce mamy. Gdzie znajdziemy więcej takich kapliczek? Kurczaczek. Czekajcie, bo zabijęte potwory, a teraz ciała znikły i nie zbiorę. Ja pierdzielę. Dobra. Z czasu mamy niewiele. Te kapliczki mieli tyle, ale mam jeszcze tutaj jeden obelisk. Dwa obeliski, ale mam te kurde przecież runy. Pójdźmy tutaj jeszcze, gdzie nas nie było, czyli tutaj. Z tobą nie chcę walczyć. O, jest tutaj jakaś ta. Jest, super. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Pójdziemy tutaj teraz. Czekajcie, bo tu się na miejsce zwalnia teraz. A czego tego nie było? Ja pierdolę, nie wierzę. Ale jaja. Ale nie mamy tej księgi. Od tego elfa. Coś tu jest pierdzielone. No fakt, mogę teraz to przesuwać. Przegram zaraz. Życia nie ma. Spieprzamy. Jaskinia, włazimy.
troszkę żeśmy poeksplorowali te bagna, ale... A, tu są wilki. Zdaje się, że chyba mamy też zlecenie na wilki. O! Dawaj. Szatyńce, to też się przyda. Mapka jaskini. Jaskinia jest duża, więc sobie zaraz ją tutaj zbadamy. Holy crap. Padło z tego upiora. Mamy runę. Nie lepiej wpada ten atak. Dobra, zdobyłem kolejną runę. Aktywujemy sobie ten portal. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Skończymy sobie tutaj ten materiał i od tego momentu sobie zaczniemy. Dlatego, że mam już późną godzinę, więc ja się tutaj z wami pożegnam. Będziemy kontynuować dalej bagna. Dzięki za wspólną grę, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, hej, hej.